Panel będzie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chcemy się zastanowić, jaki model powinien być, co jest dobrego w obecnym modelu, co trzeba zmienić. Pytanie jest, czy zatrudnienie ma być biznesowe, czy socjalne. Wszystkie formy są reprezentowane, paneliści będą mieli szansę wypowiedzieć się. Ten panel rozpoczyna dyskusję nad Narodowym Programem Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych. Chcemy, żeby była powszechna dyskusja na wszystkich forach możliwych i żebyśmy wypracowali wspólnie dobre rozwiązania, dobry system wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, usunęli wszystkie bariery, które są możliwe do tego, żeby osoby niepełnosprawne mogły znaleźć pracę, dobrą pracę, dobrze płatną i żeby to był sens dla nich życia. Wykształcenie daje dużo większą szansę zatrudnienia. W grupie osób z wyższymi studiami zatrudnienie jest o ponad 10 punktów procentowych wyższe. To pokazuje, że to jest bardzo dobry kierunek. PFRON już w tej chwili współfinansuje studia 20 tysięcy osób i mamy nadzieję, że po dołączeniu programu zatrudniania tych osób stworzymy profesjonalny program studiowania i znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim cieszymy się, że po raz pierwszy tematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych znalazła swoje miejsce na forum ekonomicznym w Krynicy. To jest dobry symbol na nowe czasy, które są, na współpracę biznesu, organizacji pozarządowych, samorządów i rządu w kierunku rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych. W ramach ekonomii społecznej, na którą Unia Europejska i także rząd polski kładzie duży nacisk, chcemy tworzyć dobre miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Wydaje nam się, że te miejsca pracy, które są w zakładach aktywności zawodowej, w spółdzielniach socjalnych, w ZPH-ach, w zakładach pracy chronionej, są tymi, na które trzeba szczególnie zwracać uwagę. Uważam, że rolą rządu jest przede wszystkim dbanie o zatrudnianie i o aktywność zawodową tych osób niepełnosprawnych, którzy nie zafunkcjonują na otwartym rynku pracy, którzy sami sobie nie poradzą w znalezieniu pracy, sami sobie nie poradzą w zdobyciu zawodu i rozpoczęciu aktywności zawodowej. To wydaje mi się, że jest główne zadanie pełnomocnika rządu i na to będziemy kładli na pewno duży nacisk.